Dzisiaj kochani parę słów o zaleceniach żywieniowych. Powiem o produktach, które są zalecane przy silnych zaburzeniach autoimmunologicznych, neurodegeneracyjnych, w tym również przy chorobach nowotworowych. Warto jeść wyłącznie posiłki ciepłe. Podstawą żywienia powinny być rosoły, zupy, wywary, żółtka, i gotowane warzywa polane suto masłem. Do zup dodawać wywar z kości szpikowych. Śmietane zastąpić masłem. Warto spożywać warzywa gotowane, pieczone, duszone, blanszowane, w tym również grzyby. Zupy warzywne i warzywno-mięsne korzystne na takim tłustym mięśnie kolagenowe. Rosoły na wołowinie, kaczce, swojskiej kurze, a zamiast makaronu do nich dodawać więcej warzyw i mięso, a jeżeli już makaron, to na przykład z groszku. Rosoły i barszcze są rewelacyjne, traktować je powinniśmy jako płynny posiłek. Dobrze jest co? Robić sobie bazę do zup i sosów z kości szpikowych i dodatków kolagenowych takich jak łapki, korpusy, ogony i tym podobne. I potem tą bazę wykorzystywać przy sporządzaniu posiłków. Warto jeść również galaretki warzywne i mięsne. Do tego cytryna, ocet winny balsamiczny. Mięso tylko dobrego pochodzenia, najlepiej dziczyzna, jeżeli to tylko możliwe. Głównie mięso tłuste. I najlepiej, najkorzystniej dla nas spożywać to mięso do godziny 15. Jaja możemy jeść w każdej ilości, ale oczywiście, jaja od szczęśliwych kur. Codziennie kilka żółtek, najlepiej surowych lub płynnych. Warto korzystać z masła, masła klarowanego, smalcu. Smalec gęsi i słonina to najlepsze dodatki. Olej kokosowy, oleje nierafinowane i tłoczone na zimno, oliwa z oliwek, ekstrawerginę, olej konopny i tak dalej. To są fantastyczne elementy naszej diety. Do smażenia, duszenia tylko olej kokosowy, masło klarowane albo smalec. Jeżeli kawa to parzona pod ciśnieniem. Maksymalnie dwie minuty od zmielenia, bez żadnych dodatków. Popić wodą, pić między posiłkami minimum pół godziny po posiłku. Warto też wypijać sobie kawę. Jeżeli ktoś oczywiście lubi, bo ja nie znam smaku kawy, nie piję jej, ale są takie osoby, które lubią kawę. Więc dodawać do niej masło lub olej kokosowy. Wtedy tworzy się tak zwana kawa kuloodporna i traktujemy ją jako świetny, płynny posiłek. Warto sobie zjadać soczewicę czerwoną i cieciorkę, fasole oraz inne strączkowe. Oczywiście nie traktować ich jako podstawy żywienia. Również mąkę z cieciorki łubinu, tapioki, groszku, topinamburu. Również nie traktujemy tego jako podstawy żywienia. Spożywamy otręby gryczane, oczywiście eko. Ziarna, słonecznika, dyni, sezamu, cijalnu, konopi, oczywiście niesiarkowane. Nasiona kakaowca, topinamburu, kiszonki, woda z kiszonych buraków, najlepiej codziennie, jedną szklaneczkę, ale wprowadzać stopniowo. Zaczynając od pojedynczych łyczków. Dodatki to zielona pietruszka, koperek, szczypiorek, awokado, orzechy świeże lub zalane wrzątkiem poprzedniego wieczoru. Kilka sztuk jako dodatek. Pyłek pszczeli, a najlepiej jeszcze pierzga. Chleb tylko w postaci dobrze wypieczonej grzanki. Raz w tygodniu. Najkorzystniej z mąki płaskórki lub samowszy. Dobrze jeść, spożywać chleb warzywno-jajeczny z diety paleo lub chleb według przepisów diety ketogenicznej. Jeżeli chodzi o miód, to manuka z wys o wysokim indeksie przeciwpatogennym. No i oczywiście ryby jurajskie, czyli takie, które są hodowane na wodzie jurajskiej. Można znaleźć źródło takich ryb w internecie. Szukajcie, a znajdziecie. Jakie produkty należy wyeliminować? Wszystkie cukry proste, cukry miody, wszystkie produkty słodzone, owoce, dżemy słodzone, produkty mleczne. Wszystkie oprócz masła. Wszystkie produkty mączne, kasze, płatki, chleb, bułki, makarony i tym podobne. Oczywiście wyrzucamy na śmietnik mikrofalówkę. No i kawę z kapsułek. Nie jemy ziemniaków. Również ostrożnie z orzechami i migdałami, z sałatami i surowymi warzywami. Ryby, pamiętajcie, można spożywać z hodowli zamkniętych, czyli w zbiornikach zamkniętych przed deszczem i wodą spływającą z pól. Najlepiej na przebadanych wodach głębinowych Jurajskich. Już o tym mówimy. A te ryby powinny być również hodowane na paszach eko. Co jeszcze jest ważne? Stosować pasty do zębów tylko bez fluoru. Stosować dezodoranty bez aluminium albo wcale. Jeść parę małych posiłków. Na przykład pięć razy dziennie w odstępach maksymalnie 3 godzinnych. Co drugi posiłek najlepiej, żeby był płynny. W miarę wprowadzenia większej ilości tłuszczów zwierzęcych, redukować ilość posiłków. Na przykład docelowo do dwóch. Zjedzonych posiłków w ciągu dnia, np. o 12 i o 17. Śniadanie na początku naszej drogi do zdrowia jemy w przeciągu od godziny do półtorej godziny od wstania z łóżka. Trzy czwarte dzienne ilości wody warto wypić od rana do obiadu, a jedną czwartą wody po obiedzie. Po godzinie 18 pijemy tylko herbaty, również ziołowe. Ewentualnie trochę piwa dobrej jakości. Co to znaczy? Oczywiście z browarów rzemieślniczych. Piwo niepasteryzowane. I najlepiej z kija. A mięso tylko do godziny 15, .00, 16. .00 I nie popijać. Szczególnie zimnymi płynami. Po spożyciu mięsa nie jeść nic zimnego przez co najmniej pół godziny. W tym również nie jemy kiszonek. Dziękuję Wam za uwagę. Posłuchajcie sobie tego raz jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. i, jeszcze. I Nauczcie się tego. I żyjcie zdrowo i szczęśliwie. Wedamir.